i Tomasz Nakielski poznali się niespełna dwa lata temu na planie show telewizji TVN Mask Singer. Panowie dość szybko zaczęli pokazywać się wspólnie na ściankach. A wieści o tym, że są parą rozeszły się w zawrotnym tempie. Jakiś czas temu panowie przestali eksponować swój związek na branżowych imprezach i w mediach społecznościowych. Co tylko podsyciło plotki o kryzysie. Ostatnio jedna z fanek Czaja niedyskretnie zapytała go o Nakielskiego w komentarzu pod zdjęciem celebryty. Ostatnio bardzo brakuje mi Tomka w twoich postach, napisała. W odpowiedzi Kczaj nie krył irytacji. Zawsze możesz wejść na jego profil i go oglądać, w moich postach jestem teraz i no ja. Jeśli to za mało, co zrobić, podsumował celebryta. Dla wielu jest to jasny znak, że panowie rozstali się na dobre. Zobacz też, Kczaj w złym stanie. Zmierzył się z pytaniem o rozstanie i wyszło szydło z worka. Małgorzata Ostrowska, królikowska, rozpoczyna nowe życie. Pomoże jej Czaj.